O dorastaniu? Możemy sobie porozmawiać o dorastaniu. Dzień Sebastian Karpiel-Wołecka, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Bardzo mi miło, dzień dobry. Pewnie nie słuchałeś, ale przed sekundą z Anią Rubik i z Gosią Iwanek rozmawiałyśmy na temat książki, która została wydana, jutro ma premierę przy okazji Dnia Dziecka. Bardzo przepraszam, zanim odjedziecie. A, telefon! Wiedziałam. Dzięki. Myśmy przejęliby telefon Ani Rubik. Na temat takiej książki, która właśnie ma premierę jutro z okazji Dnia Dziecka, Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu, przewodnik dla rodziców, dotyczące seksualności, ale nie tylko, no w ogóle naszego rozwoju, tego, co się dzieje w głowach młodego człowieka, to jak ty taki okres, tak przekornie zaczniemy od czegoś innego, okres dorastania swój pamiętasz? Miałeś takie relacje ze swoimi rodzicami, które pozwalały ci na rozmawianiu o wszystkim, na dzieleniu się wszystkim, na przyjściu do nich z każdym problemem, powiedzeniu, no słuchajcie, dzieje się tak w każdej sferze swojego życia i potrzebuję waszego wsparcia? No niestety nie, ja nie miałem takiej możliwości, też wychowywała mnie sama mama, więc no nie było tej pełnej rodziny, ojciec jakby z nami nie mieszkał. Też wychowywałem się w mojej miejscowości, bo w Kościelisku i to są tam też takie tematy często tabu trochę. Myślę, że to się już teraz zmieniło, ale przynajmniej jak ja byłem mały, to właśnie tak było. Mama nigdy nie miała odwagi ze mną rozmawiać na tego typu sprawy. Takiego pokolenia, a nie innego, bo ja mam podobne wspomnienia. Dokładnie. I więc tyle na ten temat mogę powiedzieć. Na pewno nie popełnię tego błędu i będę się starał z moimi dziećmi to jakoś inaczej rozwiązywać. Poza tym teraz jest fajnie, bo jest dużo różnych możliwości. Ostatnio moja żona kupiła taką książkę. Masz taki specjalny taki długopis i różne są tam obrazki, między innymi są tam obrazki związane z płciowością i tak dalej i dotykasz tym długopisem i wtedy włącza się głos i tłumaczy, co jest, czemu to tak wygląda, dlaczego to... Ale naprawdę, ale super, ja byłem pod wrażeniem tego, bo bardzo mądrze, fajnie to zrobione i oczywiście ja nie mówię, że to załatwia też rozmowę, bo nie o to chodzi, ale jest to element edukacji, to jest potrzebne. Jest dużo możliwości w tym. Cudownie, cudownie. Ale edukować można absolutnie także przez muzykę. No i spotykamy się, pretekstem jest singiel zespołu Zakop Power, płyta ma być jesienią. Singiel, z którym wracacie po dość długiej przerwie, szczerze mówiąc. Tak, no trochę ta przerwa też była wymuszona, bo dopadła nas pandemia. My mieliśmy taki system, że płyty wydawaliśmy co 4 lata i już minęły te 4 lata od ostatniej płyty i wtedy właśnie się zaczęło i 2 lata nam jeszcze dołożyło jakby, tak, w takiej trochę bezczynności, aczkolwiek materiał mieliśmy już gotowy i przebieraliśmy nogami, żeby go posłać gdzieś tam świat, no ale nie było wtedy sensu, bo cóż, nie można było grać koncertów, nic nie było pewnego, niby no raz... tak, artyści się do sieci przenieśli. Tak, do sieci, ale to też... To nie jest to, co na żywo, to nie jest to, co spotkanie z żywym człowiekiem, z publicznością, to nie ta energia, to dla mnie takie granie kompletnie nie ma sensu. No ale dobrze, jesteśmy w tej chwili w innym punkcie, możemy ten materiał pomalutku zacząć prezentować. No właśnie, no to w ramach prezentacji to zobaczmy i posłuchajmy fragment właśnie singla, który w końcu się pojawia i światło dzienne ujrzał, widzialne i niewidzialne i za momencik wrócimy do rozmowy. No właśnie, widzialne i niewidzialne. Bartłomiej Kudasik, czyli autor tego tekstu, bardzo fajnie skomentował i odniósł się właśnie do tego, o czym ten utwór jest. Oczywiście każdy ma prawo interpretować i po swojemu gdzieś tam odbierać muzykę, ale tutaj mówi o takich rzeczach właśnie, tych, które widzimy tak fizycznie, ale tych, które są poza.
o jakiejś metafizyczności. Tak, bo każdy z nas jakby szuka też tej duchowej strony, no dzisiaj bardziej potrzebuje. Każdy z nas wierzy, że coś na nas jeszcze czeka oprócz tego życia tu, a ci, którzy nie wierzą, to myślę, że prędzej czy później jednak dojdą do wniosku, że to jest nam bardzo potrzebne do życia i będą tego szukać, ja tak uważam. Mm-hmm. Ta duchowość jest bardzo ważna. My często też zbytnią wagę dla mnie przywiązujemy do tych takich rzeczy fizycznych, te, które mamy tu, za bardzo się wszystkim przejmujemy, skupiamy się na często jakichś problemach, które tak naprawdę nie są istotne i ważne i zapominamy o tym, że tak naprawdę przez to życie dokądś zmierzamy, do czegoś wzniosłego. Więc rzeczywiście ta piosenka pokazuje też, próbuje nam jakby troszkę nas nakierować też na ten duchowy świat i uświadamia nas, że na końcu tej drogi naszej coś tam na nas czeka. I teraz każdy sobie to może we własny sposób zinterpretować. Na jednych mogą czekać najbliżsi, na przykład z którymi się spotka, dla innych to może być Pan Bóg i tak dalej. Powiedziałeś fajną rzecz, jak właśnie ten fragment teledysku leciał, że dziwnie się słucha tej piosenki w takich okolicznościach przyrody, czyli w zabetonowanym mieście, gdzie tam muzyka i przede wszystkim zdjęcia takie, a nie inne. Tak, bo ta piosenka też opisuje piękny górski krajobraz, opisuje Zakopane, opisuje góry, z których my się wywodzimy. Poza tym ona opowiada właśnie o tym miejscu naszym rodzinnym, też w jakiś sposób promuje go, tak, bo weszliśmy tutaj we współpracę z miastem Zakopane i Zakopane wykorzystało tą piosenkę też do promocji miasta, więc siłą rzeczy słuchając jej w Warszawie, to mi się nie do końca wszystko zgadza, aczkolwiek fajnie jest posłuchać właśnie w takim zabetonowanym miejscu piosenki, która opowiada o przyrodzie, o jakiejś takiej kompletnie innej przestrzeni. Człowiek został stworzony też nie do życia w mieście. Miasto nie jest dla nas naturalnym środowiskiem, dlatego tak chętnie uciekamy na łono przyrody, tak? Szukamy tego ducha takiego. Ale do tego też trzeba chyba dojrzeć, przynajmniej ja tak mam, że z każdym... Tak, bo z wiekiem to przychodzi. Tak, że z wiekiem to przychodzi i coraz bardziej ciągnie człowieka do tej natury. Ja pamiętam, jak ta pandemia wybuchła, kiedy nam zakazali wychodzić do lasu, tak? I wtedy był największy właśnie lament o to i ludzie nagle doceniliśmy ten las, prawda? Wszyscy do tego lasu chcieli iść, za wszelką mimo zakazu. A jaka jest po tej przerwie ta wasza muzyka? Coś się zmieniło? Czy to jest tak, że właśnie to jest to, co gdzieś tam wychodzi z waszego serducha, że to jest takie też poniekąd promowanie właśnie lokalności, tego, skąd, z czym tak naprawdę Zakopower od początku jest utożsamiane? Tak, my bardzo dużą wagę przywiązujemy do korzeni, do miejsca, z którego pochodzimy. Jesteśmy z tego dumni. Co więcej, ja uważam, że ta kultura ludowa, ta muzyka, architektura odróżnia nas od reszty świata. To jest coś, co powinniśmy promować. To coś, co jest bardzo oryginalne i tak naprawdę czyni nas narodem wyjątkowym, tak? Bo nie ma takiego folkloru, takiej architektury, myślę tu o stylu zakopiańskim, tym drewnianym budownictwie, nigdzie na świecie, tylko u nas. Więc, więc myślę, że to jest też powód do dumy i bardzo bym chciał też, moim takim wielkim marzeniem jest to, żeby młodzi ludzie to doceniali i zwracali na to uwagę. O tym ta nasza muzyka, ta szczególnie piosenka opowiada, bo na płycie oczywiście też będą inne utwory. No, na początku wybraliśmy ten, ale to się pewnie też będzie tam zmieniało. Będziemy odsłaniać, co tam dalej mamy schowane na tej płycie. Generalnie na pewno my, choćbyśmy zagrali, nie wiem, Chopina, to on zabrzmi po góralsku, bo mamy to we krwi i taka jest nasza maniera wykonawcza i tak dalej. No tak, ale myślisz, że Zakopane i ten region wymaga jeszcze promocji w kontekście tego, co powiedziałeś, że władze lokalne wykorzystują nawet waszą piosenkę do tego, żeby Zakopane okolice promować, bo Zakopane jest tak popularne. To prawda. I teatry są tak popularne i wręcz oblegane, że no, chwilami chyba brakuje miejsca na ciszę i spokój. To prawda. Mi tu, myślę, że jako miejsca takiego wypoczynkowo-turystycznego nie trzeba promować Zakopanego, bo rzeczywiście tam jest mnóstwo ludzi i przyjeżdża chętnie i odwiedza to miejsce. Natomiast ja czuję, że cały czas ta kultura nasza ludowa jeszcze nie jest dowartościowana, że można z tego naprawdę jeszcze więcej wyciągnąć i
i trzeba to pokazywać, trzeba się tym chwalić i trzeba to promować. Ja myślę, że teraz może być taką dobrą inspiracją, tak mi teraz przyszło do głowy, sama Ukraina, bo w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, wojną, atakiem Rosji i tak dalej, więcej i bardziej zwracamy uwagę na to, na samych Ukraińców, na ich kulturę, sztukę w przestrzeni tej publicznej, takiej promującej jakby zachowania Ukraińców, też ona się pojawia i mam takie wrażenie, że oni też bardzo właśnie stawiają na tradycje, na to, skąd pochodzą i tak dalej, to podkreślają na każdym kroku. Nawet ten utwór, który wygrał Eurowizję, który już wszędzie grany jest, też te elementy ma, prawda? Tak, ewidentnie oni bazują na swojej kulturze ludowej. Widać, że są z niej dumni. No ta piosenka wygrała, ma taki, a nie inny klimat, ma klimat folkowy. Poza tym widać po tym, jak bronią swojej ojczyzny, jak oni do tej kultury swojej ludowej są przywiązani, do tej swojej tradycji, do swojego kraju, jak to dla nich jest ważne, jakimi są patriotami. No to się nie dzieje przez przypadek. Sebastian, to nowa płyta jesienią się pojawi, singiel promujący już możecie słuchać. W związku z tym rozumiem, że koncerty też będą. Koncerty będą we wrześniu, na pewno już ruszymy w trasę z nowym materiałem. Też będziemy już grać w lecie, natomiast w lecie jeszcze nie możemy wszystkiego pokazać, bo no teraz zmienił się też system promowania muzyki. Nie wydaje się jednego singla tak jak dawniej i od razu cała płyta, tylko wrzuca się do sieci kilka tych piosenek, stopniuje się napięcie. Do września już wypuścimy tyle, że będziemy mogli zacząć trasę promocyjną taką już stricte z tym nowym materiałem. I mam nadzieję, że ani żadna pandemia, ani inne wydarzenia nie przeszkodzą, bo to ostatnie dwa, w zasadzie już prawie 3 lata, wyjątkowo trudne dla artystów także. Tak, nas odcięło kompletnie i to był trudny okres dla nas wszystkich, dla mnie też był trudny. No pierwszy rok jeszcze był takim odpoczynkiem trochę, bo jednak mogłem się wyciszyć, pobyć więcej z rodziną, z dziećmi, ale już ten drugi rok zaczął mi doskwierać. Brakuje mi właśnie już tego, żeby wejść na scenę, grać dla ludzi, spotykać się z publicznością i cieszę się, że to wraca. Mam nadzieję, że tak będzie. No to słuchamy, przenosimy się w te piękne nasze teatry albo gdziekolwiek indziej, gdzie wasza wyobraźnia was poniesie. Niech to będzie inspiracją. Sebastian Karpiel-Błecka był razem z nami. Dziękuję ci pięknie za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia również. Dziękuję bardzo.